Na program zaprasza Bonimed, producent suplementu diety P-Kompleks. Naturalnie dla kobiet. Witam Państwa po raz kolejny. Pytanie dzisiaj, zresztą jak częściej, najczęściej od pań, ale pytanie bardzo kobiece. Mam 28 lat, a skórę całą w trądziku. Jak bym była nastolatką? Jak skutecznie leczyć trądzik w moim wieku? Yy, rzeczywiście trądzik yy, najczęściej kojarzy się z wiekiem yy, yy, wzrastania. Jest to trądzik młodzieńczy i w takim przypadku wystarczy stosować produkty o działaniu zewnętrznym. My tutaj używamy takiego specjalnego mydła ziołowego, a na te krostki ropne dajemy preparat ziołowy, który ma w swoim składzie na przykład propolis, nagietek i olejki eteryczne, które działają anty, antybakteryjnie, antywirusowo i antygrzybicznie. Niemniej jednak to nie jest ta sytuacja. Tu mamy do czynienia z inną sytuacją. Prawdopodobnie to, co, na co pani cierpi, jest spowodowane konsekwencją posiadania przez tąże panią zespołu policystycznych jajników. Oczywiście ja nie rozpoznaję tego od razu na podstawie tego trądziku, ale gdyby na przykład spojrzeć na tą tablicę, którą państwo teraz zobaczycie, to panie, które cierpią na tego typu tutaj kryteria diagnostyczne podane, są na tego problemy jak cykle bazowolacyjne lub wydłużenie się cyklu miesiączkowego. Mają hyperandrogenizm, czyli wyższony, podwyższony poziom hormonów męskich i mają cysty na jajnikach, to się obserwuje czasami w USG. No to, gdy mają dwa z tych trzech objawów, u nich można rozpoznać zespół policystycznych jajników, często znany pod skrótem PCOS. To jest bardzo popularne schorzenie u, u, u młodych kobiet, dlatego że dotyczy nawet 15%, a niektórzy nawet mówią 18% pań. Często im właśnie towarzyszą insulinoporność, towarzyszy trądzik, który, który, I otyłość, niestety też te panie czasami mają otyłość, choć nie wszystkie. Teraz pytanie, czy zioła sobie w ogóle są w stanie z tym poradzić? Bo normalnie stosuje się środki hormonalne w takim przypadku. Otóż okazuje się, że w literaturze naukowej możemy spotkać produkty, które substancje ziołowe, które mogą być tutaj w tym przypadku korzystne. Teraz Państwu przedstawiam właśnie taki przegląd tych substancji które, ziołowych, które mają takie własności, z przypisami naukowymi. A teraz Państwo widzicie recepturę, którą my najczęściej stosujemy w, naszych, w naszym Centrum Ziołowo-Rzecznictwa Ojca Grzegorza. I tutaj mamy cynamonowca, korzeń lukrecji owoc palmy sabal oraz korzeń piwonii białej. Stosujemy ten produkt zarówno w problemach pełnego obrazu PCOS, ale także gdy na przykład osoby mają jedynie trądzik. I widzimy naprawdę bardzo dobre efekty. To nie jest jeszcze jakaś wielka obserwacja, ale badania naukowe, które państwu przytoczyłem, plus nasza obserwacja, wydaje mi się, że mogłyby skłonić panią która nam zadaje to pytanie do tego, aby zastosować te substancje naturalne, o których tu Państwu mówiłem. Na końcu jeszcze jedna uwaga, że oczywiście możecie o tym schorzeniu poczytać szerzej w książce Profilaktyka zdrowotna i fitoterapia, którą miałem honor napisać z panią profesor Iwoną Wawer i w zasadzie to tylko to chciałem dodać. Dziękuję Państwu. Sponsorem programu był Bonimet, producent suplementu diety P-Kompleks. Naturalnie dla kobiet.